Witajcie, z tej strony Grzybson Gaming. Witam was ponownie w Minecrafcie. I dzisiaj zaczynamy nową serię na kanale. Serię, która mam nadzieję, że tak jak poprzednia seria ze smoków na Bedrocku będzie udana. Uda mi się ją całą dokończyć, bo większość serii na tym kanale nie przetrwała nawet do trzeciego odcinka, właśnie poza tą z smokami na Bedrocku. A tym razem będziemy się bawić w jak wytresować smoka, czyli modpacka, który pokazałem wam jakieś dwa odcinki temu. Właśnie mam wrażenie, że zapowiadałam tam, że zrobię tą serię i mam wrażenie, że tego chcecie, bo się właśnie tam ten odcinek w miarę dobrze przyjął, że zrobimy sobie z tego modpacka serię. Jest to ponad 120 modów właśnie z tym modpackiem Isle of Berg, czyli tym, który dodaje nasze smoki. No i po prostu to będzie zwykły survival właśnie w tym modpacku. Spróbujemy sobie całego Minecrafta przejść, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A już was zapraszam do oglądania. Jesteśmy w lobby. Tutaj mamy świat, na którym nagrywałem poprzedni odcinek. No i teraz zaczniemy sobie survival ze smokami. Survival, difficulty normal. Myślę, że tutaj nie ma co się bardziej nad tym rozkminiać. Zaczynamy. Oczywiście świat się będzie chwilę tworzył. Ogólnie myślę, że schemat odcinka będzie taki, że ja będę postaram się o czymś gadać i przy okazji coś poruszyć, jakieś różne tematy, a przy okazji po prostu będę komentował to, co się dzieje na ekranie i to, co robimy. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się kolejny odcinek z Śródziemia. W zasadzie z serwera Śródziemie, z Ereboru, właśnie taka prezentacja mapki, a w zasadzie serwera. I jednocześnie mam nadzieję, że uda mi się dokończyć odcinek o nowym ad... W zasadzie ad Donie, który już pojawił się na moim kanale z Bena 10, ale dostał on przez ten czas dość dużo update'ów, które dodają naprawdę dużo fajnej zawartości, w szczególności takich Omnitrixów, które kanonicznie nie występowały w żadnym serialu, a zostały stworzone przez fanów i właśnie są dodane te Omnitrixy i to bardzo fajnie wygląda. Dobra, rozpięliśmy się w lesie, fajnie. Okej, journey map, what's new, multi journey map has been ported to fabric. Okej, okay. Aha, dobra. Czyli journey mapka. Pierwszy raz się spotykam z journey mapką. W sensie miałem. Grałem w modpaki, w której była taka mapka, tylko że. No nie była to journey mapka, tylko właśnie jakieś inne tego typu rzeczy. Starting house. Okej, czyli rozumiem, że jak kliknę, to tu się pewnie do. Wybuduje. If you're getting this message, it means you installed na plate if you know to. Okej. Okay. Dobra, mamy tu jakieś... okej, czekajcie. Nowe rodzaje broniek. Maszyny, o, maszyny. O, harvester, okej, to może się przydać. Animal dictionary. Patrzcie, mamy słownik wszystkich zwierząt. Ciekawe, czy tu smoki też są. Czy te mody się niekoniecznie łączą. Dobra, akurat te mody się niekoniecznie łączą. Ale patrzcie, ile mamy stworzeń. Okej, dobra. Naprawdę dużo jest tych stworzonek. Fajnie będzie wszystkie napotkać. Mamy nawet Feniksa. I mamy tutaj jeszcze jakieś. Okej, czyli magię. Magical equipment. Wszystko na ten temat. Okej, no i oczywiście te brońki. O to dobra, to bardzo fajnie, że dostaliśmy właśnie takie trzy podręczniki na początek. Ja sobie je tutaj dam, żeby sobie zachować. No to co? Najpierw wydaje mi się, że w tym odcinku będę chciał znaleźć sobie jakieś fajne miejsce na domek. Może przy okazji uda się oswoić jakiegoś pierwszego smoka, który będzie pomagał nam w podróży. Nie wiem, jak one się tutaj będą respić na survivalu, ale zresztą zobaczymy. Jak się w ogóle nie będą respić, no to mam wrażenie, że będziemy musieli użyć jakichś magicznych sztuczek, czyli cheatów, gdyż... Właśnie, nie wiem, jak to wygląda. Jest Optifine? Jest Optifine. Okej. Okej, mam już tam nowy biom. Widzę coś tutaj nowego. Jakaś wróżka. Okej, rybki pływają. Jest pływanie. Dobra. Bo jest do Isle of Berg addon, który właśnie powoduje, że się te smoki lepiej respią.
Właśnie naturalnie na dane poszczególne po prostu są powybierane biomy, na których się respią i one się respią, to w ogóle tak fajnie działa. Co to w ogóle jest? Ale niestety ten addon nie gra, ten addon działa tylko do najnowszej wersji moda Isle of Berk, a najnowszej wersji moda Isle of Berk niestety nie ma w tym modpaku. No to jest właśnie ten smutek, że po prostu niby jest nowsza wersja modpaka, w którym jest właśnie ta nowa wersja Isle of Berk, ale jak tylko sprawdzam to również na komputerze kolegi, że jak tylko spróbujemy to zainstalować, to wyskoczy nam error, że komunikat, że właśnie nie ma jakichś modyfikacji i bez tego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dobra. Co my tu mamy? Okej, dobra, czyli to jest to zwykłe Minecraftowe. O, żeby tylko do lawy nie wpaść. Co my tu mamy? Okej, dobra, najbardziej bezużyteczne itemy na świecie. Tu jeszcze będzie jakaś skrzynka? Tyle. Dobra. Ja bym poszedł. Czekajcie. Ja bym poszedł w tamtym kierunku. Wydaje mi się, że tam może być coś ciekawego. Nie wiem, jakie tu są nowe biomy czy struktury, ale za chwilę zobaczymy. Na pewno jest dużo fajnych. O nie, czarna świnia. Nie może być. No, dobra. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Mystical Green Flower. Okej, Sky of Beginning. New Chapter Unlock. Aha, to jest z biota. Ble, nawet z botaniki. Nie lubię za bardzo tego moda. Już się z nim raz zetknąłem. Trochę mnie on. Po prostu jest mało użyteczny, a ciężki do zrozumienia. Tak bym bardziej powiedział. No, botania. Zobaczymy, co to z tego będzie. Czekajcie, co my tu mamy na mapkę? Pójdziemy w stronę tego ciemniejszego lasu. Okej, dobra, sos czy sosnowego. No to na razie zwykłe biomy Minecraftowe. Smoków też na razie żadnych nie widzę. Mam nadzieję, że będą cię respić, albo chociaż pojawią się jakieś jajka. Wiecie, sobie tych kwiatów nie będę zbierał. Wątpię, bym się bawił w botanie. Jestem ciekaw, co daje ten Starting House, czy boję się kliknąć, bo może się faktycznie wybudować. Okej, co to za krzyż? Jakiś stona się tu zrespił. Okej, dobra. Jagódki nam się na pewno przydadzą. Hop, hop. Standardowe pożywienie. Dobra, już tam zobaczyłem węgiel, to sobie ten węgiel teraz wykopiemy. Oj. Bo się węgiel na pewno przyda. Okej, co te jagódki dają? A, mana regeneration, okej. Dobra. Hop. 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 Okej, dobra, ja się tam nie dostanę, ale tak czy siak na świetnie. Albo dobra, popływamy. Nie wiem, coś jest na dole? Na razie lepiej nie wolę nie zaglądać w jaskinie. Okej, tu jest miedź. Miedź jest nam bezużyteczna, tak czy siak muszę stone wykopać. Dobra, 6 to na mieczyk i na kilo. W zasadzie 5 by wystarczyło. Dobra, węgiel myślę, że znajdę tam jeszcze gdzie indziej lepszy. Lećmy. Okej, dobra, widzę tu jakiś. No znowu czarna świnia, no. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na ten biom właśnie kolorowy, który nie jest oryginalnie Minecraftowy. O! Niedźwiedź! Z młodym. To lepiej nie podchodzić, mam wrażenie. Szczególnie, że jeszcze nie mam nawet brońki.
pominiemy sobie go od tej strony. Dobra, tu mamy wszystko. Okej, okay, z biomes. Okej, okay, czyli tu jest biomes oplęty. Bardzo lubię ten mod, fajne biomy dodaje. Dobra. Okej, okay, przechodzimy do tych nowych biomków. No, wygląda to fajnie. Ładny biom, taki jesienny. Okej, okay, czy my tu znajdziemy jakiś... Nie widzę, byśmy tu mogli znaleźć jakiś... czekajcie... Hopa... Nie ma tu żadnego węgla ani żelaza na razie. Chodźmy dalej. W którą stronę? To wygląda dziwnie na mapce. Ta mapka jest bardzo fajna. Okej, mamy losowe dynki. Musimy też szukać jakiegoś fajnego miejsca na domek i wypatrywać się za jakimś pierwszym smokiem albo chociaż jajkiem tego smoka. Tylko właśnie przypał będzie, jak się nie będą same respić. Albo w ogóle same respić, albo w ogóle się nawet ich jajka nie pojawią, bo jakby jeszcze się tam gdzieś ich jajka pojawiały, no to byśmy ich szukali. Okej, okay, dobra, tu mamy dużego cave'a, ale wolę na razie tam nie schodzić. Black Flower. Poszukajmy jakiejś wioski. Z tym może być ciężko. Właśnie w jakiejś wiosce na razie wolałbym się osiedlić, byłoby bezpieczniej. Hoppa, hoppa. Co my tam mamy? Dobra, to pójdźmy dalej w tym kierunku. O! Bizony. Mamy bizony. Jest! Wreszcie smok! Pierwszy smok! Czyli respiuj się naturalnie, tylko dość rzadko. Dobra, oczywiście zaczynamy od Gronkla. Pierwsze co zobaczymy to Gronkiel. Dobra, lata tam, dobra. Musimy się tam dostać. Mięso mam, dobra, to mięso niby ma, mam go czym oswoić. O ile zje mięso. Kamień też mam, bo to Gronkiel, to może chcieć kamień, zobaczymy. Musimy się tam dostać. Się do niego spróbujemy jakoś podbudować. Czekajcie. Okej, okay. Dobra. Nie, nie mówcie, że poleciał. O! Jest! Różowy! O, nawet dwa! Dobra, 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 dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dawaj, 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 dawaj. Okej, nie będziesz chciał się oswoić. Kobla nie zjesz. Mięsko. No, chodź tu. Nie gadajcie, że musimy mieć siodło. Czy musimy go... Czy musimy szukać jajek? Nie mówcie, że musimy szukać jajek. Ła! Czemu mnie nagle bijesz? Nie uderzyłem cię! Zostaw mnie! Nie mam ha... Okej, okay, dobra, nasz pierwszy kontakt z smokami jest na pewno mniej szczęśliwy niż ten, który miał czkawka. O wiele wręcz bym powiedział, 800 metrów, o rany. Nie mówcie, że ja nie mogę ich oswoić tak dzikich. Kurczę, jakby to zrobić. Muszę pomyśleć, jakby je oswoić. Może potrzebuję siodła, może potrzebuję czegoś innego. O nie, mały zombie, o nie. Na pewno łatwiej jest, jak się znajdzie jajko, wtedy po prostu wykluwamy jajko. Wtedy to jest nasz smok, bo tak jakby wychowujemy go od zera. Musimy po prostu tam poczekać jakiś określony czas, jak jest mały. Musimy go trzymać w bezpiecznym miejscu i ono dorośnie. Po prostu wtedy już możemy na nim bez problemu latać. Wystarczy sobie go osiodłać. W przypadku dzikich, no może być, jak widzicie, ciężko, bo nawet próbowałem go po prostu, próbowałem na niego wsiąść. Jak widzieliście, nawet go nie zaatakowałem, a zaczął być agresywny.
To fajnie pokazuje właśnie, jak dobrze zrobione są te smoki. Dobra, musimy tam wrócić. To może chwilę zająć. Przy okazji pogadamy trochę, co się u mnie działo, że tak przestałem nagrywać ostatnio. Działo się mniej więcej o szopy pracze. A działo się mniej więcej to, że się dość mocno skupiłem w liceum na nauce i innych projektach. I też trochę odpłynąłem w gry single player i no i też po prostu straciłem wenę i nie było za bardzo z czego nagrywać. Trochę mnie też przygniotło to, że Król Julian i filmy z niego po prostu YouTube całkowicie postanowił uciąć im zasięgi. Rozmawiałem właśnie z, no nie z, z konkurencją, tylko jakby to powiedzieć bardziej z kolegą z branży, który właśnie, no właśnie rozmawialiśmy o tym, że YouTube po prostu postanowił sobie tym filmom uciąć zasięgi. To jest wilkołak? Okej, dobra, on jest szybki. Oho, o. On jest bardzo szybki. O, dobra, zostawił mnie. Nie! Zostaw mnie. Czekajcie, spróbuję wysłać creepera. Czemu ten creeper wybucha? Gdzie jest mój grób w ogóle? Straciłam miejsce, do którego biegnę, a tam. Dobra. Matko, ja się od niego uwolnię, czy nie? Chyba nie. No i weź tu porozmawiaj. Jak cię coś takiego goni. Ale on ma zasięg agres, agro. Może wody nie będzie lubił. Dobrze. Tak też liczyłem, że nie będzie lubił wody. No. Chociaż tyle. Woda mnie uchroniła. Okej. Musimy tam wrócić do tego grąkla. I tam sobie przy nim postawimy na razie ten pierwszy domek. Przenocujemy. I na tym wydaje mi się, że skończymy pierwszy odcinek, bo pierwszy kontakt ze smokami mam już ze sobą. Mam nadzieję, że te grąkle jeszcze tam będą. No i oczywiście niezagrowane. Będą tu jeszcze te grąkle? Świetnie, nie mam staminy. Aha, muszę. Okej, dobra, mamy przewalone. Kiedy będzie dzień? No, grąkle są. Błagam, bronił mnie. Może ten będzie łaskawszy, żeby się go oswoić. Trzy aż są. Błagam, broń się mnie przed potworami. O nie, kolejny wilkołak. Błagam, nie zagruj się, bo będę, nie, bo będę trupem. Grąklu, ratuj! Nie mam staminy. Dobra. Jedno serduszko. O nie. O nie. O nie. Błaga mnie. Zostawcie mnie. O, come on. Może uda mi się wziąć. Czemu nie mogę? Aha, muszę kliknąć na to i zebrać swoje itemy. Świetnie. O nie, jeszcze tu pająk, jeszcze tu pająk. Nie, nie, nie mogę. Gdzie ten księżyc? Gdzie to słońce jest? No, come on. Goni mnie tu cała chmara. Oszczędzę wam tej ponownej wędrówki tam. Widzimy się za chwilę. Kupię miejsce. Dobra. Lecimy.
No by tym razem się udało. Dobra, nasze krągle ciągle tam są. Rozłożę sobie domek na tej górce. I na tym zakończymy już ten pierwszy odcinek i pomyślimy, jakby je w następnym oswoić. No i przy okazji też pójdziemy do kopalni, myślę, i no, po prostu znajdziemy coś, żeby się chociaż można było obronić. No ale przyznam się, no naprawdę chcę tego grąkla oswoić, tylko no... On będzie, no nie będzie bił zombie, no cóż. Dobra, musimy wziąć nasze itemy. Dobra, mamy je. Teraz idziemy na górkę. O nie, czarna świnia. Dobra, idziemy na górkę. Nie! Dobra, i tu rozłożymy domy. Okej, okay, ładnie to wygląda. Wyrównałbym to trochę. Okej, okay, dobra, wstaje świt. No to wyrównamy to trochę. Ty. Padaj stąd, no. Wyrównamy to sobie trochę. Postawimy tu crafting. Zaraz, w sumie to ładna okolica jest, patrzcie. Z tej strony mamy ten lasek. Myślę, że na pierwszy dom będzie to idealnie. Zrobimy sobie łopatę. I właśnie... Dobra. O, kruk przyleciał. Mam nadzieję, że on się tutaj ładnie wybuduje. Dobra, czekajcie, wyrównamy to jeszcze trochę. Hop, 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 hop. Dobra. Cyk, 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 cyk. Nie wiem, jak to będzie na długość, szczerze mówiąc. No ale dobra, stawiajmy. Gdzieś, o tu. Okej, okay, to było fajne. I wybudowało nie tam, gdzie chciałem. I nasz budynek lewituje w powietrzu. No cóż, tak już bywa. Ej, ale fajny ten budynek startowy, muszę przyznać. Dobra, twórzmy sobie. O, proszę bardzo, jak ładnie wyposażony. Tutaj mamy... Okej, okay. Mamy całe zejście do kopalni zrobione. Patrzcie, jak nam wyryło w dół, ale fajne. Dobra, mamy tu skrzynki. Taki prosty domek, mamy tu skrzynki, czyli wszystko, czego potrzebujemy. Tutaj trochę farmy. No i tyle. Dobra, ostatnia próba. Tylko sobie zapiszę właśnie z PowerPointa. Dobra, zapisany. Jeszcze raz spróbuję podejść do grąkla i zobaczymy, co się stanie. Może muszę na niego skoczyć. Może muszę mu rzucić mięso? Czemu zaczął mnie bić? Okej. Okay. Nie rozumiem tego. Agresywne te dzikie smoki. Wystarczy, że tylko trochę przy nich przebywam. Spróbuję je oswoić i zaraz atakują. Nie wiem, rozgryziemy to w następnym odcinku. A ja teraz wchodzę do domku. Mam nadzieję, że... Jak już mówiłem, ta seria się będzie kontynuowała. Widzimy się w następnym odcinku. A ja się z wami żegnam. Czołem, cześć, pa, pa.